Cześć wszystkim. Witajcie na naszym kanale. Dziś podjęliśmy ciekawy temat. Ile razy człowiek mruga w ciągu dnia? Ale zanim do tego przejdziemy, zastanówmy się, dlaczego w ogóle mrugamy. Mruganie jest niezbędne z myślą o zdrowiu naszych oczu. Umożliwia utrzymanie oczu nawilżonych i natlenionych, a także pomaga w usuwaniu zanieczyszczeń z oczu. Każde mrugnięcie trwa między 1/10 a 0,4 sekundy. Dodatkowo, mruganie pozwala naszemu mózgowi na krótki odpoczynek, co pomaga nam skupić się na tym, co robimy. Ale ile razy faktycznie mrugamy w ciągu dnia? Na co dzień przeciętna osoba mruga około 15 do 20 razy na minutę. To oznacza, że podczas gdy jesteś na jawie, prawdopodobnie mrugasz od 900 do 1200 razy na godzinę, od 14 400 do 19 200 razy na dobę, od 100 800 do 134 400 razy na tydzień i między 5,2 a 7,1 milionów razy na rok. Badania sugerują, że nie ma znaczącej różnicy w częstości mrugania ze względu na płeć czy wiek. A co jeśli nie mrugasz lub robisz to zbyt rzadko? Niemruganie lub rzadkie mruganie może prowadzić do puchnięcia rogówki, wysuszenia oczu, a nawet zwiększyć ryzyko infekcji oka. Rogówka potrzebuje tlenu, który otrzymuje, gdy mrugamy. Jeśli zbyt rzadko mrugasz, rogówka nie dostaje wystarczającej ilości tlenu, co może prowadzić do jej puchnięcia. Ciekawym faktem jest, że często mrugamy mniej, gdy korzystamy z komputera. Badania pokazują, że mrugamy aż o 66% rzadziej podczas korzystania z komputera. Jeśli zauważasz, że twoje oczy są suche podczas korzystania z komputera, może to wynikać z tego, że mrugasz rzadziej. Aby pomóc zwalczyć syndrom wizji komputerowej, spróbuj robić częste przerwy i stosować regułę 20-20-20. Co 20 minut odwróć wzrok od komputera i odpocznij, patrząc na coś oddalonego o 20 stóp na 20 sekund. 20 stóp to mniej więcej 6-7 metrów. Przypominać sobie o mruganiu podczas pracy przed komputerem, korzystać z kropli do oczu. Dostosować oświetlenie lub pozycję ekranu, aby zredukować odblaski, lub używać filtru przeciwbłyskowego na ekranie. Dostosować jasność i kontrast ekranu, aby nie musieć nadwyrężać oczu podczas czytania. Ograniczać czas spędzony przed ekranem komputera, szczególnie bliżej godziny snu, kiedy oświetlenie może być gorsze, a ty możesz być bardziej zmęczony. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Jeśli podobał ci się, daj nam znać, zostawiając łapkę w górę i subskrybując nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie.